Catering Pomelo. Tak smaczny, że nie trzeba nic dodawać. Widzimy pozycję w tabeli, oczywiście Kata jest pierwszy, tego nie muszę powtarzać, 63 punkty, a więc komplet zdobyty w dotychczasowych spotkaniach. Skra Drobin przedostatnia w tabeli, 8 punktów, punkt przewagi nad ostatnim miejscem, no i ta walka będzie na pewno pasjonująca dla nich o utrzymanie się w lidze. Zawodnicy już na murawie, no Daniel Ciechański bez bramki od 8 kwietnia tutaj. No, taka niemoc wdała się trochę w jego poczynania, no ale mamy nadzieję, że dzisiaj co najmniej powtórzy to, co zrobił w pierwszym meczu tych drużyn w Drobinie, kiedy to w zasadzie ustalił wynik meczu hat-trickiem. KTS weszło 22, Kuba Mielca, 6 Igor Lewczuk, 9 Daniel Ciechański, 10 Maciej Machalski, 13 Fabian Luwal, 21 Gabor Grabowski, 26 Marcin Bochenek, 29 Mikołaj Neumann, 44 Maciej Świdzikowski, 77 Kuba Czosecki i 99 Bartosz Olszewski. Ale zdobywał punkty w sposób bardzo ekwilibrystyczny, więc naprawdę warta pozycja do obejrzenia. Na pewno teraz wróćmy na boisko, jest Kosecki, Kosecki rozpędza się, mija przeciwnika, Kosecki w polu karnym, Kosecki na 11 metr, Fabien Luwal, poprzeczka, Ciechański, Ciechański zablokowany, jeszcze Machalski i gol. 1-0, Maciek Machalski pakuje piłkę do bramki Skry Drobin, no taki pinball bym powiedział w polu karnym drużyny Skry Drobin, Maciek Machalski po raz 10 w tym sezonie. Maciek Machalski w końcu piłkę skierował do siatki, teraz Kosecki, Grabowski, no tutaj chyba jeszcze tak naprawdę w polu karnym Mielcarza żadnej akcji nie było, teraz Ciechański, piękne dośrodkowanie, Mikołaj Neumann zamyka akcję z prawej strony, ale palce lizać było to dośrodkowanie Daniela Ciechańskiego, bo tutaj zewnętrzną częścią stopy zagrał kapitalnie na noc, na nogę Mikołaja Neumanna. Mamy w 19 minucie 2-0. No i to dośrodkowanie takie trochę nieprzemyślane. Neumann tutaj już, Kosecki pokazuje się do gry. Neumann, świetna piłka. Było to czuć, że tak zagra Kosecki, pobawił się z bramkarzem Kosecki i liczy w tym turbo kozaku w 21. A już byłem pewien, że wyłoży piłkę Danielowi do Pustaka, ale w kapitalny sposób Kosecki, minął bramkarza. Tak, ja spodziewałem się czegoś innego, że on tutaj już jak zabawi się z tym bramkarzem, to dokończy. Obstawiałem, że mu Kosa jak minął bramkarza, że mu da do Pustaka, że już pusta bramka, ja to samo, dał. Ja to mówię, samo da mu na odblokowanie. Nie? Mamy też nadzieję, tak jak w przypadku Fabiana, czy w przypadku twoim, że będziecie z KTS-em jak najdłużej w czwartej, w trzeciej lidze w kolejnych sezonach, że będziecie odnosić triumfy również w tych pucharach okręgowych. Teraz Fabien wymienił piłkę z Neumannem. Neumann Ciechański! Jest 23 minuta, mamy czwartą bramkę KTS-u i mamy 50 bramkę w tym sezonie ligowym Daniela Ciechańskiego. No brawa dla Daniela, w końcu na pewno to jest bardzo ważny gol dla niego. Machalski teraz będzie ustawiał piłkę w narożniku, 26 minuta, wychodzi mu do krótkiego grania Kosecki. Kosecki oddaje piłkę Machalskiemu. Machalski, czy to będzie dośrodkowanie? Tak, miękko w pole karne, jest uderzenie! Ciechański! Piąta bramka, 26 minuta i Daniel Ciechański z drugim golem w tym meczu. No rozwiązał nam się ten worek z bramkami już na dobre. Sadówka nie uderza, nie lekceważą przeciwnika, mimo tego wysokiego wyniku, który mamy na tablicy, bo mamy 5-0 w 33 minucie. No to jednak cały czas z rozwagą, cały czas dominujemy. Teraz Bochenek, Bochenek, Ciechański! Jest hat-trick Ciechana w 33 minucie, a więc doczekaliśmy się trzeciego trafienia naszego kapitana. 6-0, więc połowa bramek Daniela Ciechańskiego dzisiaj dla drużyny KTS-u. No. Bartek, powiem ci, że wykrakałeś tego hat-tricka. No. Wynik sam świadczy o pierwszej połowie 6-0. Nie mam komentarza, po prostu 6-0 jest komentarzem. Taki mecz fajny, bo wszyscy pograją. Zrobiliśmy 6 zmian w przerwie, więc każdy jest zadowolony. I chcemy dowieść to. No. Mam nadzieję, że chłopaki do końca powalczą i że nie będziemy lekceważyć przeciwnika, bo to jest najgorsze. Pierwsza połowa? No cóż, do przodu, 6-0, bardzo pozytywnie. Przełamał się Daniel Ciechański, zdobył hat-tricka. Dobre spotkanie.
Mamy 7-0, już mamy nadzieję. Tak się zastanawialiśmy, czy uda się pobić 12-0 z Pafem bodajże mieliśmy. Mhm. Może dzisiaj się uda to pobić, bo chłopaki idą dobrze. Nie jest taka typowa sytuacja dla Piotra Kobiereckiego, nie przyzwyczaił nas do tego. Teraz Kosecki, Burkhardt na lewej nodze, piłka, Burkhardt zamyka, Ciechański! I w 51 minucie czwarty gol Daniela Ciechańskiego, 53 w tych rozgrywkach ligowych. Mamy w końcu ciekawy wynik, 7-0, Ciechan strzelił ile? 4, 5? 4. Więc się przełamał, bo chyba już w ostatnich trzech spotkaniach mniej więcej nie strzelił. Zmian było dużo, nowe siły. A z całym szacunkiem dla naszych dzisiejszych rywali, no, widać różnicę. Rekord chyba był, wygraliśmy 14, w A-klasie 14-0 z Bednarską, pamiętam. Tymczasem Świątek do Lewczuka, Lewczuk znalazł Fabiena Luwala, Fabien jak zwykle walecznie. Mówił szybko grę z rzutu wolnego, Kosecki na sklejkę z Burkhardtem. Kosecki! Zabawił się z obrońcami. Kosecki! 8-0 w 55 minucie. Kuba Kosecki po raz drugi w tym meczu, po raz 16 w tym sezonie ligowym. Nasz drugi. Drużyna Skry, oni mają problemy, bo tam zimą dużo zawodników od nich odeszło, więc fajnie, że w ogóle grają, że przyjechali. Teraz przenieśliśmy się na chwilę na trybunę, tutaj dwóch śmiałków odważyło się prowadzić doping, może to jakiś początek czegoś nowego w KTS-ie. Młyn na KTS-ie, no tego jeszcze nie grali, naprawdę. Dopóki Ciechan nie strzelił, to jeszcze było ciekawie, bo nie czekam na hat-tricka Ciechana. Przed murem też Patryk Jakubczyk, Kuba Kosecki, Burkhardt mocno i w bramkę! Rokicki jednak nie złapał tego uderzenia Marcina Burkharda. 9-0 w 64 minucie. Marcin Burkhardt po raz trzeci. Dawaj! Uderz, Fabio! Uderz! Nie jest przerażony tym, co się dzieje. Lewczuk teraz znowu po raz kolejny wznawia grę takim mocnym uderzeniem. Bella Ciechański! 10-0 w 66 minucie. Świątek, Kuba Świątek uderza. Rokicki paruje piłkę. Jakubczyk zamyka to. Daniel Ciechański. 11-0 w 69 minucie. Kosecki, Ciechański, gol numer 12 dla KTS-u, weszło Daniel Ciechański po raz 7 w tym meczu. 84 minuta, już nasza drużyna, Burkhardt do Koseckiego, Kosecki, czy to on będzie autorem 13 trafienia w tym meczu? Kosecki oddaje do Ciechańskiego, Ciechański, 13-0, Daniel Ciechański po akcji Koseckiego. Były w tyle swoich przeciwników, Fabien już w polu karnym dorzuca na głowę Burkharda, słupek i Daniel Ciechański po raz kolejny, 14-0, Daniel Ciechański. Dla niego to już dzisiaj bramka numer 9, a więc no Daniel dzisiaj naprawdę odblokował się na dobre, skrzydłowy czasami. Rałowiec pewnie i 15-0 prowadzi KTS ze Skroud Robin i w tym momencie sędzia główny tego meczu, pan Jakub Mikołajewski, kończy to spotkanie. Jak się czujesz, Kapi, z rameczką? Bardzo dobrze. Która? Ostatnia. Good game, rekord for KTS weszło, 15-0. Dziękuję. Dziękuję. Danio. Catering Pomelo, tak smaczny, że nie trzeba nic dodawać.